Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o rodzinie Góreckich z Leszna. Tak się składa, że parę wątków tej rodziny łączy się trochę z moją rodziną, więc, jak to się mówi, czuję się tutaj zobowiązany, żeby na ten temat opowiedzieć. Może zacznę od tego, że tak się złożyło, że parę lat temu moja córka, która ma zawsze bardzo dobre pomysły, wymyśliła, że może byśmy poszukali na terenie Leszna jakiś obiekt, gdzie moglibyśmy w pełni pokazać moje wieloletnie zgromadzone zbiory. No, był taki czas, kiedy miałem nadzieję, że Leszno będzie tym zainteresowane, no i trafiliśmy do właścicieli octowni. Państwa Góreckich, przyjechał zaprzyjaźniony projektant z Wrocławia. No, obejrzeliśmy, dzięki oczywiście dobrej woli właścicieli, ten obiekt. Bardzo nam się podobał, no ale nie ukrywam, że były dwie przyczyny, dla których musieliśmy zrezygnować z tego pomysłu. Pierwszy to był taki, że obiekt nie był do kupienia, tylko można go było wydzierżawić na 10%. 20 lat, co nam nie za bardzo pasowało. No, drugą sprawą na pewno było to, że kosztorys nie był mały, wykonany przez projektanta, żeby adaptować te pomieszczenia na cele mojej kolekcji. No i w zasadzie jeszcze jest trzecia rzecz. Cały czas myślałem, że tam nie ma nigdzie w pobliżu parkingu. No tak się składa, że Leszno jest charakterystyczne i w zasadzie wszyscy o wszystkim wiedzą. Także jak myśmy zrezygnowali z tego pomysłu, to jakby to powiedzieć, ta idea poszła w miasto. No i się cieszę, że zwykiełkowała tym, że obecnie w tym obiekcie ma być muzeum, no, które ma dużo kasy i może tam włożyć w ten lokal. No i najważniejsze, że zmieniły się czasy i właściciele ten obiekt sprzedali. Teraz wrócę do rodziny góreckich. Ci panowie góreccy, o których będę opowiadał, Jan i Józef, urodzili się w Ostrzeszowie w rodzinie kupca bławatnego. Mieli jeszcze w dwójkę ośmioro rodzeństwa, czyli była to bardzo liczna rodzina i w 1800... W 1998 dwaj bracia, Jan i Józef, trafili do Leszna i założyli na ulicy obecnej Leszczyńskich e, fabrykę e, wódek, likierów, e, winiarnię i tłoczenie soków. I to była ta ich taka pierwsza działalność, i wtedy byli oni nazywani do no, bracia góreccy, Jan i Józef. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, moja najstarsza reklama, jaką posiadam znajdująca się w gazecie Nowy Czas wydawanej w 1904 roku, to tutaj jest opisany i to jest tak proszę zwrócić ciekawe, że oni w dwójkę pracowali, jeden był Jan, drugi był Józef, więc tutaj jest J i tutaj ja wiem, że chodzi o Jana, ponieważ Jan się właśnie zajmował e, tymi, tym fabrykiem, e, fabryką i tu jest taki dokładny Moja najstarsza reklama tej firmy, która działała na terenie Leszna. Oczywiście tych reklam jest sporo. No, w tamtym czasie już jak coś powiedzmy produkowali, to proszę zwrócić uwagę, tu jest taka oryginalna etykieta, a tutaj mam taki troszeczkę większy obiekt. Gdzie możemy zobaczyć, jak oni właśnie bardzo patriotycznie podchodzili do niektórych rzeczy, bo proszę zobaczyć, że ta destylarnia się nazywała Miasto Warszawa, a był to okres, kiedy y, akurat leszno było pod zaborem niemieckim. I tutaj zobaczcie, jest J. &J czyli bracia w dwójkę y, funkcjonowali. Oczywiście tych reklam troszeczkę tej firmy mam, bo na przykład tutaj mam 1908 rok, jest to przewodnik po leśnie i tutaj proszę zwrócić uwagę jest już też właśnie po niemiecku reklama Józef und Johan Górecki co w dwójkę i to mamy 908 rok. Ale zwróćcie państwo uwagę, że tu już obok jest też reklama pana Wandla, który miał octownię. No bo tak się złożyło, że do pewnego czasu Jan i Józef działali razem. Ale w 1922 roku Józef y, kupił od Wandla odstownie i w tym momencie mamy już słodkiego Góreckiego, który był od likierów i mamy kwaśnego Góreckiego, który był od octu. Oczywiście te reklamy co pewien czas się zmieniały. Proszę zwrócić uwagę, to jest księga adresowa miasta Leszna na 1930 rok i tutaj jak sobie zobaczymy, to mamy reklamę Józefa Góreckiego kwaśnego i tu mamy ocet naturalny, oczywiście te wszystkie inne rzeczy, które on robił, ale to powiedzmy, jest takim już dodatkową informacją. No i oczywiście mamy również y, jeszcze, gdzie się nazywa Leszczyńska hurtownia destylecyjna, i tu jeszcze została nazwa Jan i Józef. Panowie, że tak powiem, mieli swoje działalności, ale. Interesy ich zawsze łączyły, zresztą powiem jako ciekawostkę, obydwoje wybrali sobie za żony. Dwie siostry, czyli powiedzmy, byli, byli ze sobą spokrewnieni nie tylko jako bracia, ale też tak samo jako szwagrzy, ponieważ mieli, jakby to powiedzieć, żony z jednej rodziny. No była oczywiście taka słynna wystawa regionalna, przemysłowa w 1937 roku. No i tutaj też, jak weźmiemy, to mamy właśnie ten piękny, charakterystyczny. E, e, Widok tej octowni, o której wspomniałem, wtedy to się nazywało Leszczyńska Fabryka Octu Spirytusowego i Winnego. No i to jest Kwaśny. No a tutaj mamy, y, mamy, mamy y, Jan Gurecki, Leszczyńska Hurtownia Destylacyjna. I tu jest też właśnie reklama tego słodkiego y, góreckiego. No i może najmłodszy taka, 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 taka reklama. Y, to jest akurat. Y, Kalendarz Mariański do dodatki, dodatek do głosu leszczyńskiego, tu proszę zwrócić uwagę, poprzedni właściciel naprawiał sobie ten kalendarz taką plastrem takim e, e, przeźroczystym, który bardzo często właśnie kończy się tym, że niszczy te rzeczy, które były tym naprawiane. I tutaj też proszę zwrócić uwagę, mamy Józef Górecki Leśno, mamy taką stylizowaną e, powiedzmy e, e, Budynek no i oczywiście też jest reklama tego octu. To by były, że tak powiem, reklamy. No na pewno bardzo ważne było, powiedzmy, że są takie książeczki. Tu jest na przykład o zastosowaniu octu naturalnego Józef Górecki, to jest taka z 20 międzywojennego, a to już jest taka końcówka, powiedzmy, przed drugą wojną światową również książeczka wydana właśnie o Leszczyńskim odcie. No trzeba przyznać, że tych tych materiałów troszeczkę tutaj mam. Proszę zwrócić uwagę, to jest butelka na esencję taką, która była używana, esencja spożywcza. I tutaj też pisze, że Leszczyńska Wielka Destylacja Miasto Warszawa, Józef i Johan Górecki. I to jest po prostu jakby w tym momencie ich reklama, która jest na etykiecie butelki z tym preparatem. No. Trzeba przyznać, że w czasie II wojny światowej octownia została przejęta przez pana Aleksandra Dreszera, i on na przykład w czasie wojny wypuszczał taki produkt. To jest butelka octem. I jeszcze był taki właśnie słynny wyrób, bo on się, jak to się mówi, nie patyczkował, kontynuował tylko działanie pana Józefa i tu jest też piękna etykieta takiego aromatu, czyli jakby to powiedzieć dzisiaj taka esencja do przypraw, czyli nie tylko ocet, ale w każdym razie były jeszcze takie dodatkowe aromaty. No, jeżeli chodzi o słodkiego góreckiego, to tutaj mamy sok wiśniowy który również został wyprodukowany przez właśnie tego słodkiego Góreckiego, czyli Jana. No, tych produktów troszeczkę tutaj było, bo y, proszę zobaczyć, pokazałem tą etykietę. Tutaj na przykład jest bardzo ciekawa etykieta, która też właśnie pokazuje sok owocowy i nadal jest Jan i Józef. Tutaj na przykład jest y, marmolada, czyli y, było przerób e, płodów rolnych. No i oczywiście powidła śliwkowe również również e, nazwijmy to w tym momencie rodziny Góreckich. E, mam niezmiernie ciekawą widokówkę. Jest to widokówka e, dokładnie z 1908 roku. Tutaj jest napisane, bo to jest na ulicy Leszczyńskiej, gdzie była właśnie ta e, miasto Warszawa i tutaj pisze, że to jest Nasza destylarnia, tutaj jestem pierwszym. I z tego wynika, że pan Kazimierz Golniewicz z Gostynia w 1908 roku był, jakby to powiedzieć, kierownikiem produkcji u Słodkiego Góreckiego. No, w każdym razie. Jest troszeczkę tych ciekawych, takich powiedzmy, dokumentów. Tu już jest też fajne, proszę zwrócić uwagę: w czasie II wojny światowej, już właśnie też była, 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 by, by, była produkowana taka śmietankówka, i to jest taka etykieta, która była na butelce. Muszę powiedzieć, że etykiety, jeżeli chodzi o, o, o firmę góreckich, to są stosunkowo rzadkie i ciężko na nie trafić. Tak jak wspomniałem, Góreccy zajmowali się sprzedażą detaliczną spirytusu skażonego. Tutaj, na przykład, możecie Państwo zobaczyć oryginalną, państwową puszkę na denaturat. Bardzo często w firmach, które zajmowały się detaliczną dystrybucją, trzeba było wystawiać tak zwane poświadczenia. Tutaj mam poświadczenia, że Józef Górecki sprzedał tyle, a tyle butelek denaturatu. I to jest rok 1926 i 1927. Jest to bardzo ciekawe. No i nie ukrywajmy, że ten spirytus był do użytku domowego, bo proszę zobaczyć: mam taką tabliczkę, gdzie właśnie wisiało, że to była detaliczna sprzedaż. Spirytusu na cele domowo-lecznicze, ale musimy mieć świadomość, że to był spirytus skażony, czyli taki, który nie można było pić, był po prostu trucizną. No, ta firma na pewno wiele rzeczy, jak to się mówi, kontynuowała, bo tu akurat przy okazji pokażę jeszcze z 1947 roku. To są też rachunki na butelki octu. I proszę zwrócić uwagę, że tu jest też napisane Józef Górecki, bo tak się składa, że panowie Góreccy no, mieli dzieci i e, pan Jan Górecki miał czterech synów i dwie córki, a e, Józef, czyli tak zwany kwaśny, miał dwóch synów i dwie córki. <laughs> Jeden z tych synów, Józef, który się urodził w 1911 roku, również był destylatorem. I tutaj mamy już podpis tego Józefa juniora Góreckiego, ponieważ senior zmarł w 1944 roku i nie było go na świecie. No, żył 69 lat, nie był to jakiś bardzo, że tak powiem, zacny wiek, ale powiedzmy sobie szczerze, na pewno przeżycia związane z II wojną światową były dla niego bardzo, bardzo ciężkie. <laughs> Został pozbawiony, <laughs> przepraszam, pozbawiony majątku i tu jest taka sytuacja, że pomimo tego, że no, mógł tutaj w Lesznie coś funkcjonować, to e, obydwoje panowie góreccy byli w czasie II wojny światowej, e, jakby to powiedzieć, wywiezieni e, poza e, teren e, tutaj e, kraju warty i przebywali, jakby to powiedzieć, na takim zesłaniu. E, muszę jeszcze dodać taką sytuację, że no, oczywiście i Jan, i Józef działający w Leśnie byli bardzo wielkimi działaczami działającymi na rzecz odzyskania niepodległości przez Polski, byli członkami Sokoła, byli członkami rad miejskich. No tak jak tutaj wspomniałem o, o tej gazecie, to też byli założyć jednymi z filarów finansowych tej gazety. Ja muszę wspomnieć, że to jest 1904 rok. No jak Polska zabierała się za robienie powstania wielkopolskiego, no to wiadomo, że obydwaj panowie bardzo intensywnie działali i, i zostali internowani przez władze tutaj niemieckie i byli internowani w tych obozach dla Powstańców Wielkopolskich, i tam się poznali z moim dziadkiem. Mam dużo zdjęć mojego dziadka, pokazają, pokazujących, jak wyglądały ten obóz internowania, i są tam obydwoje, pan Jan i pan Józef, tam występując. Zresztą, jak Leszno odzyskało niepodległość, to jako senior miasta Józef Górecki od władz niemieckich odebrał symboliczne klucze i przekazał je Radzie Miasta. Także naprawdę są to ludzie o ogromnych zasługach dla leśna. Tak się składa, że e, właśnie tak wspomniałem ten pan Józef, ten kwaśny, miał tego syna Józefa, który kontynuował do 1951 roku działalność odstownia, a później, jak to w większości przemysłu, Hilary Minc, wykończył i skończyły się ten prywatna własność. Ale miał też syna Mieczysława, który urodził się w 1902 roku. O ile dobrze pamiętam, z zawodu był glazurnikiem. I proszę zwrócić uwagę: tu jest taka reklama, firma Omnia w Leśnie Wielkopolskim. Pan Mieczysław Górecki, to było zachodniopolskie biuro techniczno-handlowe i oni handlowali olejami, smarami, artykułami technicznymi. No i muszę się poszczycić, że tutaj na dole możecie Państwo zobaczyć oryginalny szyld, który był przymocowany na ścianie budynku na ulicy Leszczyńskiej, gdzie syn Józefa Góreckiego, Pan Mieczysław, miał swoją firmę, co też powiedzmy jest jakąś kontynuacją. No tak się złożyło, że y, rodzina Góreckich jakby to powiedzieć, no zaprzestała działalności na terenie Leszna. Ich budynek mieszkalny y, poszedł y, został sprzedany jakiś czas tam był bank, teraz widzę, stoi pusty, No octownia ma to szczęście, że będzie y, budynkiem muzeum. No, ja jako regionalista tutaj Leszczyński y, mówię nieraz ocieram się o tę historię i też było mi bardzo y, przykro, że y, część zdjęć z archiwum rodzinnego pana Józefa Góreckiego y, jakimiś. Y, tro, y, drogami wyszły i pojawiły się na terenie y, Czacza i tam się pojawiły i stamtąd udało mi się odkupić troszeczkę zdjęć rodziny góreckich. Tutaj proszę zwrócić uwagę, są właśnie to jest budynek charakterystyczny, gdzie mieszkała rodzina góreckich. No to jest tutaj syn, który korzystał z takich pojazdów dla, dla niepełnosprawnych. Tu jest oczywiście cała rodzina. Tak się składa, że tych zdjęć jest troszeczkę więcej. Tutaj też możemy sporo tych różnych rzeczy zobaczyć. Co jest ciekawe, wszystkie zdjęcia są bardzo dokładnie opisane na odwrocie mamy dokładnie napisane kto jest na zdjęciach, co jest bardzo dużą wartością. No tych zdjęć troszeczkę było, no cieszę się, że udało mi się je kupić. Tak jak wspomniałem, jest tu opisane nawet pieczątka Józef Górecki, leśno-wielkopolskie. Także naprawdę no... Cieszmy się i mam nadzieję, że Muzeum zadba o to, że na budynku będzie stosowna informacja, że tutaj działał Józef Górecki. No, budynek, tam, gdzie funkcjonował Jan Górecki, obecnie jest też przeznaczony na sprzedaż, nie jest w najlepszej kondycji technicznej, ale no. Mam nadzieję, że zostanie on pięknie przez Leśno zagospodarowany, a ja zawsze przechodząc koło tego budynku będę sobie myślał, no mogła tu być twoja kolekcja, no ale się nie udało. Nie wiadomo co się z moją kolekcją y, będzie działo, ale na razie cieszę się, że mogę za pośrednictwem telewizji Leśno opowiadać państwu o przeszłości Leśna i kręcić te filmy. Dziękuję.